rozczarowanie, a złość w twoich oczach? Tak jak pani mówi, no złość na pewno, złość była nawet i podczas meczu, no bo ten mecz bardzo słabo graliśmy, to trzeba przyznać, tak? Bo no, nic tam totalnie nie szło, w bramce nie mogliśmy, w obronie totalnie jakiś dzisiaj taki po prostu dzień, no totalnie ani obrona, ani bramka, nie mogliśmy zaskoczyć, dopiero 5 ostatnich minut meczu, gdzie coś zaskoczyło, ale czasu zabrakło. To jest za mało, te 5 ostatnich minut to jest za mało, tak naprawdę przez cały mecz nie prowadziliście. Tak, od początku przegrywaliśmy 4-1, od razu weszliśmy, każdy może myślał, że dzisiaj będzie tutaj spacerek i no niestety przegrywamy praktycznie tutaj mistrza Polski dzisiaj. No właśnie, ta myśl, że to będzie prosty mecz, to was zawiodło, to was zwiodło tak naprawdę. Ja nie wiem, ja muszę iść do szatni i porozmawiać, bo ciężko mi odpowiedzieć na to pytanie. Dzisiaj trzeba zapytać kolegów. No ale będziecie musieli tak naprawdę szybko zapomnieć o tym, bo przed wami ważny mecz w Lidze Mistrzów. Tak, gramy z Barceloną i też jest mecz bardzo, bardzo ważny, bo jeżeli przegramy, nie wychodzimy z grupy, więc ten tydzień może być dla nas, mogą się zebrać czarne chmury nad Wisłą. Dziękuję. Dziękuję. Sebastian, serdeczne gratulacje. Ta wygrana dla was jest bardzo ważna, bo to pierwsza wygrana tak naprawdę od grudnia. Tak, bardzo długo czekaliśmy na ten mecz. Mieliśmy mecze takie przegrywane jedną bramką. Nie mogliśmy się przełamać. To dzisiejsze zwycięstwo. Wierzyliśmy może w to, że potrafimy nawiązać walkę, ale z tym przeciwnikiem wygrać, to jest naprawdę dzisiejszy dzień jest wspaniały. A w którym momencie uwierzyliście, że ta wygrana jest możliwa? Wie pani co, od samego początku chcieliśmy się jak z najlepszej strony pokazać. Te mecze ostatnio, tą jedną, dwoma bramkami przegrywaliśmy i ciężko nam było te punkty złapać w tym roku. I przed meczem już powiedzieliśmy sobie, że oni też są ludźmi i tak samo grają i mieliśmy nadzieję, że damy radę powalczyć. A tak już w drugiej połowie, gdy zrobiło się piątką, szóstką, mówiliśmy między sobą, że nie możemy już wypuścić tego zwycięstwa, bo no to jest niemożliwe. No, było ciężko w końcówce, ale udało się dowieść do końca i to jest najważniejsze dla nas dzisiaj. Wy nie tylko byliście skuteczni w ataku, ale też skuteczni w obronie. To, co robił Artur Banisz w bramce, było niewiarygodne. Tak, dzisiaj Artur zagrał rewelacyjny mecz. Tak jak każdy z chłopaków, dzisiaj dał z siebie wszystko, 100%. I cieszy to zwycięstwo jak żadne inne. Będzie dużo świętowania i będzie to długie świętowanie? Wie pani, teraz trzeba się przygotowywać do następnego bardzo ważnego dla nas meczu, bo za tydzień gramy z Elblągiem i to będzie dla nas też bardzo ważny mecz i punkty, które musimy zdobyć, więc dzisiaj będziemy świętować, a jutro już zaczynamy pracować pod kątem Elbląga. Dziękuję. Dziękuję bardzo.